Cześć, cześć. Witajcie moi kochani bardzo serdecznie w kawie z wróżką. Mamy 30 września, ale przede wszystkim mamy poniedziałek, więc zaczynamy tydzień od kawy, czyli od energetyki i ogłoszeń, które są bardzo ważne. Mam nadzieję, że będziecie tam uczestniczyć. Widzę, że użytkownik Pentagram już dołączył. Nie ma jak pracownik, który sprytny jest. Kamera Także pani przymyta go, bo taka jakaś szarowość. Nie przemyta kamera. Sorki. O, ostrość sprzętu. Uwaga, o. Nie przemyta kamera, wszystko jasne. Dobrze, słuchajcie, Petersunia, Magic Wood, Beata, Justyna. Ja troszeczkę wcześniej zaczęłam, ale już mamy 10. Kawę nagrywam, jeżeli chodzi o YouTube'a również. Przyniosę, jestem. Ale przede wszystkim zobaczcie, u nas już się mabonowo dzieje, już ołtarzyki mabonowe gdzieś tam się zaczynają dziać, listki są. Tutaj nie widzicie, jak wygląda ołtarzyk do kart, ale dzieje się, dzieje. No słuchajcie, dobrze, ja przetasuję karty, jeszcze wyciągnę karty żadanicowe i będziemy sobie sprawdzać, jak wygląda energetyka tygodnia. Lucyna, Agnku, poszeptane, witajcie, witajcie. Przetasujemy karty, słuchajcie, będziemy patrzeć. Będziemy patrzeć, co się dzieje, co się dziać będzie, co się dziać może. Jaka jest możliwa możliwość. Pogoda nie dopisuje, nie jest to złota polska jesień, leje po prostu. Dobrze, poniedziałek. Słuchajcie, w poniedziałek mamy pazia monet, czyli tak naprawdę kartę, która pokazuje, że drobnymi kroczkami wszelkie cele osiągnąć można, że drobnymi kroczuniami wszystko się może udać. To są jakieś drobne, czasem dodatkowe finanse, czasem drobne, dodatkowe rzeczy do zrobienia. Wszystko w takiej lekkiej, łagodnej, fajnej formie. Tutaj nie będzie rzeczy spektakularnych. Paziowie nigdy nie wnoszą Bóg wie jakich zmian. Natomiast paź monet ugruntowuje, umacnia, daje tą energię takiego zakorzenienia. Jest to fajna, silna karta z domu monet i pokazuje przede wszystkim też bezpieczeństwo, bezpieczeństwo działań tudzież również. Także poniedziałek zaczyna nam się fajnie, pracowicie, ale fajnie. Pracowicie, ale fajnie. I przesłanie, lalka na zamąż pójście. Gotowość, bliskość, praca nad sobą. Wszelkie zmiany zaczynaj od siebie. To pomoże ci otworzyć się na miłość. Lalka na zamąż pójść. Urodności takiej średniej, ale jednak skuteczna. Jeżeli chodzi o wtorkowe aspekty, czwórka pucharów. Znaczy, dobry jest wizerunek na tej karcie, bo on akurat oddaje odczucia, które mogą nam towarzyszyć. Od lenistwa, poniechcieństwo. Wtorek jest dniem marsowym i on powinien być taki, wiecie, gniocja, nie łamiocja i takie przeforsowywanie i takie z możliwościami do działania, a tu mamy wtorek pokazany na zasadzie, a mi się nie chce, a ja sobie usiądę pod tym drzewkiem i poczekam na propozycje, a propozycje mogą być różniste, różnorakie i niekoniecznie jakieś takie nie wiadomo jakie i właściwie coś trochę rozmymłam. I właściwie mam do tego prawo. Więc co mamy zrobić? Zróbmy w poniedziałek, bo we wtorek raczej dużo niechcieństw nam towarzyszy. I to nie jest zła karta, bo oczywiście nawet jeżeli my wiemy, że czegoś nie chcemy, to możemy coś zrobić na siłę, bo los nie, że nam nie sprzyja, ale jednocześnie rozmymłanie nam panuje. No i mamy wieduczkę, połączenie z przodkiniami, kontakt z duszą, przyjmowanie, otwórz się na przyjęcie miłości i wsparcia od swoich przodkiń. Czyli możemy tutaj, myślę, pracować ze swoją gałęzią rodu, szczególnie po kądzieli, czyli w żeńskiej linii. I faktycznie
czerpać to, co najlepsze z rodu, ponieważ my dziedziczymy, my to zawsze się skupiamy na tym, co złe, nie? Więc my dziedziczymy po rodzie nie tylko jakieś traumy, jakieś problemy, jakieś rzeczy, które trzeba odcinać, ale również dziedziczymy to wszystko, co jest dobre. Może któraś była mocną kobietą, może była kobietą ponad swoje czasy, może któraś miała jakąś magiczną wiedzę, więc tutaj na tym możemy się skupić, poszukać, poszperać, pomedytować po prostu. Także wygląda to fajnie. Środa. Środa, siódemka pucharów. Karta i dobra, i zła. Z tego, to znaczy właściwie w tarocie to Wam powiem, że każda karta ma swoje pozytywne i negatywne znaczenie. Ja tylko próbowałam się w karcie gwiazdy doszukać negatywnego i nie znalazłam. Przy wróżbach mówię, bo jednak to świeci, błyszczy i dzwoni, ale siódemka pucharów mówi o rozmarzeniach. I fajnie jest, jeżeli sobie w środę, wiecie, to jest dzień Merkurego, czyli tak naprawdę dzień słowa. Jeżeli w środę będziemy w stanie usiąść i na przykład napisać swoje marzenia, zobaczcie, i potem, jeżeli coś jest napisane, to słowo magicznie działa dwa razy więcej, więc można by było z tej magiczności robić już konstruktywne plany, nie tylko rozmarzenia. Natomiast negatywna strona środowa będzie taka, że będziemy próbowali złapać 13 srok za ogon. Merkury jest szybki i my tak szybko będziemy próbować wszystko złapać, że mogą nam się te sroki z tymi ogonami powyrywać. Więc jakby skupienie na konkretnych rzeczach, które sobie zaplanujemy, jest w tym czasie dobre, ale planowanie realizacji swoich marzeń również w środę naprawdę wyjdzie. I niech to będzie magiczne planowanie. Niech to będzie magiczne planowanie z tego względu, że jeżeli podchodzimy do prostych życiowych czynności w sposób zupełnie magiczny, to okazuje się, że potem wszechświat realizuje nasze życzenia. I pamiętajcie jeszcze jedno, że zawsze te życzenia mają być konkretne. Ja czasem na programach na Was krzyczę, że ktoś tam, czy poznam jakiegoś faceta, czy poznam jakąś kobietę. Jakąś to może być byle jaka, tu ma być konkret. I pamiętajcie, by zawsze przy tych swoich intencjach i życzeniach dodawać to lub coś lepszego, bo są rzeczy, których nie wymyślimy. Jak już będzie piękny, bogaty, przystojny, dobry, z poczuciem humoru, to się potem okazuje, że na przykład może mieć uzależnienie jakieś, nie? Więc to lub coś lepszego zawsze musi być dodane i dla dobra mojego, bez szkody dla nikogo. Ja tutaj tą regułkę trochę zmieniłam, dlatego że generalnie regułka wikkańska jest dla dobra wszystkich, bez szkody dla nikogo, ale dla dobra mojego, bez szkody dla nikogo. Nad sobą tutaj pracujemy. No i lala na środę to jest trawnica, czyli zielarka, uzdrowienie, moc natury, płodność. Naucz się odbierać znaki i przesłania, jakie ma dla Ciebie Matka Ziemia. O, proszę bardzo, czyli czytaj znaki, czytaj znaki. Czwartek, moi kochani, dzień jowiszowy, a tu mamy as pucharów. Jak ktoś jest osobą samotną, wychodzić na miacho w tych czerwonych szpilach, zrobić na nich drift i do przodu. Jeżeli są osoby, które potrzebują zmian relacji w związku, też dobry czas, też dobry dzień. Jowisz powiększa pewne rzeczy i as pucharów daje potencjał miłosny, też na przykład na zajście w ciążę, jeżeli ktoś ma jakieś problemy, tego typu rzeczy, więc jowisz powiększy nasze możliwości uczuciowe, szczególnie, że as pucharów daje nowy oddech czy w istniejących związkach, albo nowy związek w nieistniejących. Jak coś się zaczyna, to tutaj może się coś pozytywnego zadziać. To też są oczywiście pozytywne potencjały do spojrzenia wewnątrz siebie i tam wymielenia pewnych emocjonalnych rzeczy. Także tutaj czwartek łagodnością nas zaskakuje. A mamy kapustkę. Kapustka. Gotowość na nowe. As. Odpuszczenie i wdzięczność. Pokaż całemu światu, że jesteś gotowa na zmiany. Jak pokazać? Nie oflagujemy się, słuchajcie, typu, wiecie, jestem gotowa na zmiany, ale jeżeli mamy tą gotowość w sobie, pamiętajcie, że ludzie najpierw, nawet jeżeli zbliżają się dwie osoby do siebie, to te osoby najpierw wchodzą w swoją energię, a potem dopiero zbliżają się do siebie ciałami fizycznymi. Więc jeżeli my emanujemy przyciąganiem, dobrocią, fajnością, brokatem, tynczą, albo właśnie otwarciem się na nowe, to te osoby to wyczuwają, nawet nie wiedząc, dlaczego to wyczuwają, ale wyczuwają. Najpierw aury się stykają,
a potem ludzie. Tak to bywa. Piątek. As, monet, dwa asy w jednym tygodniu. Słuchajcie, tutaj też gotowość na nowe. Piątek jest dniem Wenus. As, monet jest dniem, dniem. Tak, właśnie dniem jest. Jest kartą potencjału, szczególnie przy sprawach domowych. Więc myślę, że piątek może być bardzo fajną energią na sprawy domowe, sprawy rodzinne. Budujesz, remontujesz, urządzasz swoją drogą, ale również planujesz, bo asy mają potencjał. To jeszcze nie jest czynienie, to jest potencjalność. Natomiast przy asie monet wszelkie domowe rzeczy, domowe aspekty mogą pięknie funkcjonować. Jako dzień Wenus również w miłosnych rzeczach, ale takich, które gruntują tego poprzedniego asa. Tu buchamy motylami, a tu jesteśmy w relacjach, które dają stabilizację. Więc w piątek ustabilizowanie tego serducha i tych motyli w brzuchu nastąpić może. I kukułka. Pożegnanie programów rodowych. As monet, karta domu. Masz potencjał do pożegnania programów rodowych. Inicjacja. Śmierć i narodziny. Pora pożegnać to, co nie służy, aby narodzić się do nowego. Tutaj YouTube nie widzi, a tu Instagram nie widzi. Muszę tak. Wtedy widać wszystko. Nie wygłupiaj się, Wiśniewska. To jest bardzo poważny program ezoteryczny. Sobota. Sobota. Król mieczy. Sobota, czyli rządy rozumu. A czy sobota w ogóle jest dniem saturniczym, więc na oczyszczanie dobrze. Król mieczy pięknie odcina wszelakie aspekty. Tym bardziej, że słuchajcie, sobota to będzie który? Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, czyli jesteśmy przed nowiem, bo nów jest siódmego we wtorek. Odcinanie, oczyszczanie to jest najlepsza sobota. Najlepsza sobota na to, żeby odcinać, oczyścić, działać. A z drugiej strony, no to są rządy rozumu. Król mieczy zawsze wnosi pomysły, realizacje, urzędy. Ja wiem, że w sobotę niekoniecznie, ale wnosi tego typu aspekty, które są formalne, myślowe, dają dobre pomysły i unormują nasze życie. Więc pamiętajcie o tym, że w tą sobotę można. W tą sobotę można. I niedola. Pora, by zrozumieć lekcje płynące z doświadczeń z przeszłości. Pamiętajcie, że jak dobrze oczyścicie przestrzeń, to również pewne negatywne rzeczy wyrwą się z waszej energetyki. Przy okadzeniu trudno, żeby oczyścić pokój, a nie oczyścić siebie przy okazji. Może być to trochę bolesne, ale właśnie może być to, może tak być, że na przykład po oczyszczaniu nagle wam się przypomni jakaś stara rana. To dobrze, dlatego że znaczy, że wylazła i wyjdzie i zostanie zakopana. Stare rany, jak się przypominają po oczyszczeniu, to jest bardzo, bardzo dobrze i bardzo, bardzo słusznie. Dobrze, i mamy jeszcze niedzielę. Niedziela. Rycerz pucharów. Ktoś, kto biegnie do nas z uczuciem, ktoś, kto biegnie do nas z emocjami, ktoś, kto biegnie do nas z sympatią, i z chęcią, i nas lubi, i my lubimy człowieka. Nie musi to być partnerstwo, to może być znajomość, to może być płeć różna, wiek różny, ale jest to ktoś życzliwy. Tak jak na wizerunku Rider White'a macie tego rycerza na koniu białym zresztą, niosącego puchar, czyli taki podarunek, o, można dostać jakiegoś gifta. Może być bardzo fajnie. Także sympatyczna niedziela. Sympatyczna niedziela, a na karty wyroczni mamy dziewkę, babę, samoakceptacja, dostęp do zasobów, pełnia kobiecości. Spójrz na siebie z miłością i przyjmij pełnię swojej kobiecości. I właśnie chciałam powiedzieć, że ten rycerz pucharów również może być takim sobą, takim ja, takim ego, który spojrzy w lustro i powie, kocham cię. Masz dar ode mnie, dobrych wibracji, lubienia. Także w niedzielę możemy popracować również nad tym, żeby po prostu pokochać siebie. Wiecie, zobaczcie, chcemy, żeby ktoś nas pokochał taką, jaką jesteśmy. Jak Bridget Jones. A sami nie potrafimy zaakceptować swojego bebzola, który zawsze przy nas zostanie, nie? Jak w tych memach. Nie potrafimy zaakceptować jakichś cech charakteru swoich. Szczególnie wyglądu, bo to najczęściej tego się tyczy. A ta karta mówi, pokochaj
czyli zaakceptuj, czyli pokochaj siebie taką, jaką jesteś. Jeżeli wymagasz od wszechświata, żeby sprowadził na twoją drogę narzeczonego czy narzeczoną, która pasuje do ciebie jak rękawiczka do dłoni, to czemu wymagasz, jeżeli sama nie potrafisz siebie tak pokochać? To jest w sumie logiczne, nie? Trudna lekcja, żeby tak, jak ktoś ma jeszcze coś takiego w sobie, tak, nie samoakceptację, tylko właśnie samokrytycyzm, byleby nie był ten samokrytycyzm za duży. Krytyk najczęściej wygrywa. Krytyk najczęściej wygrywa. Pracujmy nad tym w niedzielę. Słuchajcie, świczka. Świczka, ja dzisiaj wzięłam pomarańczową, żeby mnie pasowała do pomarańczowych rzeczy. Tutaj nie pokażę wam pomarańczowego, ale na filmach na wieczorach z wróżką widać, jak pięknie się robi żółto, pomarańczowo, jesiennie, zbożowo, słonecznikowo, grzybkowo. I dlaczego ktoś do mnie dzwoni podczas programu. Także wzięłam też pomarańczową świeczkę, żeby pasowała i ja umawiam się z tą świeczką, że zapalam ją teraz, gaszę i potem dopalam, z tego względu, że wiem, że muszę wyjść. Tak magicznie działa. Podłączcie się mentalnie do tej świecy, która ma nam dodać energii. Kolor pomarańczowy jest bardzo dobry do tego, z tego względu, że jest kolorem czakry drugiej, więc wszelkie kreacje, wszelkie możliwości, wszelkie dodanie energii właśnie tutaj może zaistnieć. I niech zaistnieje. Te świece zapalamy co tydzień w poniedziałek, prawie co tydzień w poniedziałek, po to, by żywioły nas prowadziły. Po to, by ogień dodawał nam mocy, ziemia dodawała nam siły, woda dodawała nam czystości uczuć, a powietrze dodawało nam lotności myśli. Ta świeca jest symbolem naszej ofiary. Pamiętajcie, magia wymaga ofiar, nie tych skór, ludzi albo lokalnych dzieci. Zawsze dlatego wsparta świecą bądź kadzidłem, pięknie spalając się, ona znika, ale robi się dla nas ta dobra i pozytywna energia. Także zapalamy te świece, ja mówię, mam umówione, że odgaszam potem i potem dopalam, ponieważ iż wiem, że muszę wyjść, bo dużo rzeczy do załatwienia od poniedziałku, jak zwykle bywa. No i z radosnych wieści będzie kuchnia. Się robiła. Będzie kuchnia się robiła, bo jak wiecie, gabinet tkwi w połowicznym remoncie, sprzątaniu, pudełkowaniu i różnych innych rzeczach, ponieważ kuchnie robią się miesiącami, prawda? Więc będzie się robiła kuchnia. Na pewno wam umieszczę zaskakujący design. No mam nadzieję, że to wyjdzie w ogóle, bo to wiecie, jeszcze jak jest wszystko w kawałkach i niezłożone, to różnie bywa, ale będzie się robiła kuchnia, także super. Beata mówi, mam zieloną, zapas się wyczerpał. Ale ja wam koloru nie narzucam. Ja mówię, dzisiaj wzięłam taką, ponieważ tak poczułam. A zresztą właśnie wchodzę w pomarańczowy nastrój, więc muszę i lecieć do sklepu zakupić mnóstwo pomarańczowych świec, bo wszystkie wypaliłam w tamtym roku. A to wiecie, cały Mabon, cały Samhain to pomarańczówki, po prostu żółte, piękne świece. Naprawdę, zapasik musi być. Dobrze. Słuchajcie, Dorota siedzi na czacie i patrzy, kiedy macie urodziny, czy ktoś ma urodziny od dzisiaj, od poniedziałku do niedzieli, do następnego tygodnia, będą dla was przesłania. Także tak, a ja w tych ogłoszeniach, no i właśnie z tą kuchnią dzisiaj właśnie, bo to wiecie, ja czekam, może kiedy my zamawialiśmy, w kwietniu, może w marcu, no gdzieś tam, czyli mamy kupę miesięcy, tam dużo jest pomalowane, zrobione, tam są regały, jest na czym siedzieć, na czym stawiać karty. Który jednorożec był, ten wie. Natomiast kuchnia jest pusta, a skoro kuchnia jest pusta, to w pudłach są rzeczy z kuchni, a potem z tych szafek, w których są pudła, trzeba będzie rzeczy z piwnicy. Wiecie, manewr, no dużo będzie roboty, ale kuchnia będzie cudna, mam nadzieję. Kolorystycznie jest dziwaczna i bardzo dobrze. Cały gabinet jest zrobiony dziwacznie, kolorystycznie. Najbardziej zależało mi na stole dębowym, który będzie pod karty, kumacie, dębowy stół pod karty, a cała reszta jest troszeczkę dobrana, ale kolory są od czapy, z tego względu, że ma być dziwnie. Tak jak tutaj mam w szarościach, bo ja i tak mam, zobaczcie, no mam tyle dodatków, że to po prostu klękajcie narody, tak tam po prostu pojechane jest z kolorami, dlatego że gabinet ma być gabinetem, także cieszę się, bo od jutra panowie składają. Dorota gdzieś leci. Od jutra panowie składają i super. Dorota gdzieś leci i teraz ja muszę patrzeć, czy ktoś nie ma urodzin. Ale okej. Okay. Słuchajcie, przede wszystkim we wtorek, 7 września mamy NUF i ten NUF jest nowiem
bardzo ważnym, bo to jest nowy wrześniowy, czyli tak naprawdę nów przełomowy, który graniczy, rozgranicza lata numerologiczne, czyli jednocześnie my wchodzimy w kolejny rok osobisty. Ktoś ważny? Nie. Okej. Myślałam, że jakiś kurier, ale... A. Dzwoni kurier. Kwiaty znowu wylądują tam, bo w kubla ja zawsze w trumnie śpiewam. Dobra. I ten nów jest poświęcony oczyszczeniu całkowitemu z roku, który się nagromadził. To jest bardzo ważny nów. Także ja zachęcam do zapisów. My jak zwykle czynimy jak 2 września nów? 2. A dlaczego ja mówię 7? Nie wiem. Ej, 7 września. Nie, 7 ja mam. 7 września. Ja mam 7. Boże, dziewczyny? A, urodziny może 2 września. Dobra. Okej, okay. Nie, spoko, bo już zgłupiałam po prostu. Więc na ten nów możecie się zapisać. To jest koszt 22 zł. Dlaczego tak tanio rytuał? Co rytuał? Wiedza, moc, siła i potęga. Dlatego, że jest ogólny, dlatego, że tu od ziarnka do ziarnka zbiera się miarka, więc mogę sobie na to pozwolić. A i tak czynimy to latami, ja i tak bym czyniła. Więc tak naprawdę... warto się zapisać. Potem jeszcze październikowa pełnia, tak? Czyli jak, nie, wróć, październik, czemu październikowy? Wrześniowa pełnia też jest bardzo ważna, bo znowu napełniamy pewne rzeczy, napełniamy, także tak. Tak, drugiego jest drugi. A, no, no. Bo wiecie co, bo tak, mi normalnie tutaj wszystko pomyliliście. No tak, czyli nów mamy 7. Pierwszy czwartek miesiąca, 2 września, pierwszy czwartek miesiąca. Rytuał zdrowotny, na który się nie zapisujecie, nie płacicie, jest to dla nas, dla Was robione. To już jest któryś miesiąc, ja przestałam liczyć, bo nie ma potrzeby wyliczania magii. Przed 21 będzie link na Szkole Magii i Tarota Wróżki Joanny, więc przed 21 wchodzicie na szkołę i z linku uczestniczycie w rytuale. Ja zazwyczaj staram się tak 10 minut wcześniej puścić link, żeby każdy, kto chce, mógł wejść. Ja wiem, że bywają trudności typu nie weszłam, nie znalazłam. Jeżeli macie jakiekolwiek trudności, zapalcie świecę zdrowotną. Po prostu z tego względu, że potem ten rytuał znika i on jest nie do odtworzenia. Taka jest zasada, tak się umówiłam z energiami. Taka jest zapłata za magiczne działania, że trzeba być czujnym. I to chyba jest dobry pomysł. Także 2 rzeczy ważne. No w tym tygodniu ten czwartek, który będzie rytuał zdrowotny. W czwartek myślę, że wyrobię się spokojnie, bo mam moje wisienki runicznie, ale się wyrobię. Się wyrobię. Dobrze. Słuchajcie, te rytuały Mabon przygotowujcie się od 1 września, ponieważ od 1 września w dniach roboczych, czyli 1, 2, 3, bo mamy środę, czwartek, piątek, tak? Dobrze mówię. Potem poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Potem poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. 12 dni rytuału Mabon. Na Szkole Magii i Tarota macie ten rytuał Mabon. Trzeba troszkę poszperać, poszukać, może Dorota zaraz podbije post, macie umieszczony tekst rytuału Mabon i tym tekstem będziemy się posługiwać. Przygotować trzeba 1 dużą świecę mabonową, najlepiej gdyby była żółta, pomarańczowa, brązowa, taka wiecie, mabonowa, znaczy rytuał Mabon, rytuał wrześniowy, tak? Ale najlepiej gdyby była taka właśnie mabonowa, w kolorach mabonowych i jakieś 12 podgrzewaczy, dlatego że każdy podgrzewacz będzie symbolizował jedną rzecz, od której się odcinamy. 12-dniowy rytuał wrześniowy to będą rytuały zamknięte, ale w całość będą tworzyć 12-dniówki. Ta świeca 12-dniowa będziemy sobie odpalać przed rytuałem, gasić po rytuale. W 12 dniu tą dużą świecę sobie spalimy do końca. Natomiast te konkretne podgrzewacze, maleńkie świece, woskowe, intencyjne, co tam macie, to będą właśnie, czy może być złota, może być nawet biała albo w kropki. Natomiast mówię, no najlepiej, żeby się przygotowywać do tego, no to jest wrzesień, Mabon. Tak, żeby się przygotowywać, to kolorystycznie nasze ołtarze i różne takie powinny się zgadzać. Ja jak nie znajdę pomarańczowej świecy, to też będę miała białą. To wiecie, no trzeba działać na tym, co się ma.
To jest proste, więc będziemy robić ten rytuał wrześniowy, na który się zacieszam bardzo mocno, dlatego, że będzie on oczyszczał nas po kolei, od najdrobniejszych po klątwy. Ja rozumiem, że to nie jest tak, że, chociaż wiecie, to jest 12 dni, 12 działań, jak ktoś się przyłoży, to co się nie ściągnie? Tak naprawdę. Ja jestem tylko osobą prowadzącą, proponującą, to wy działacie, właściwie działamy razem, we wspólnym kręgu, tam się przewala fajna energia. To też nie jest tak, że wejdę do kręgu, ktoś będzie zły i na mnie przelezie. No tak to nie działa, słuchajcie. Spokojnie, kręg jest po to, żeby nie wpuścić zła. Także tam nikt nie wejdzie, słuchajcie. Lepiej zginąć, niż przekroczyć naszą granicę bez czystych intencji. Taka prawda. Więc tam nic nie wejdzie, bo są ludzie, którzy tam, nie wiem, robimy rytuał na nowiu, coś oczyszczamy, a potem dramat, bo coś się złego w życiu dzieje i to na pewno ktoś z kręgu za zło rzeczył. Tak, bo jasne, bo do kręgu może wejść coś złego, a ponadto, jeżeli my coś wywalamy, no to trochę może boleć. Trochę może boleć. Także tak. Słuchajcie, ten rytuał wrześniowy, 12-dniówka od 1 września, godzina 9 na kanale. Tak. W wieczorze z wróżką albo zastanowię się, zobaczę, ale w razie czego linki zawsze są. Kiedy dokładnie zaczyna się? 1 dokładnie się zaczyna. Cena jest żadna. Trzeba tylko być i robić. Zakupić sobie artefakty. Zakupić sobie artefakty. Pytacie, czy będzie układ premium na nowy rok numerologiczny. Układ premium będzie na Mabon, czyli jest to, co zasiejesz, co zbierzesz. Też zaczyna się od 1. Macie na to 20 dni, pamiętajcie, żeby mnie w pierwszym dniu nie zasypać Mabonem. Już się obawiam. Bo to może być różnie, no na Mabon. Spokojnie, jest 20 dni, zdążycie, potem jakoś się zapomina i tak. I jest to układ premium, ja już nie pamiętam, po ile te premiumy są. Makramaga, 12 zł. Widzisz, co jest za Asi plecami? No, makramaga. 12 zł chyba, 10 zł? 12 premiumy. I to jest taki premium na święto, co zasiejesz, to zbierzesz. Natomiast jeszcze nie jestem gotowa na robienie układów numerologicznych dla Was, dlatego że na przykład bywało tak, że było 80 zamówień. Na przykład. Ja teraz zaczynam we wrześniu szkołę, zaczynam wisienki, chcę się wisienkom zrobić tak, wiecie, żeby było super, to my się co drugi dzień spotykamy, w zasadzie parę razy w tygodniu spotykamy. Ja, niby to jest godzinka, ale to musisz pilnować godziny, musisz się przygotować w ogóle. Pracy z mojej strony jest dużo, chęci również, ale chciałabym się temu poświęcić, a nie się zastanawiać, czy po 3 godzinach snu zrobię jeszcze zamówiony układ roczny, numerologiczny, więc w tym roku nie będzie. Myślę, że w tamtym, w następnym będą, może będą styczniowe, pewnie tak. Styczniowe to są te na mandali, 12 miesięcy. Z tego względu, że w styczniu, ja jeszcze pewnie, bo w tamtym roku też wisienki jeszcze były, styczeń, luty, ale tylko dlatego, że nie skończyłam materiału, a materiał musi być skończony. Natomiast no, nie będę miała już tak cyklicznych spotkań i będę po prostu mogła się poświęcić. Więc wiecie, 80 układów zrobić w ciągu 20 dni, które trwają po 15 minut, każdy musi być nagrany. I taki, wiecie, magicznie rozpoczęty, to w tym roku się raczej nie zdarzy, ale nic to, jest układ Mabon, co zasiejesz, to zbierzesz i to będzie robione na programach, to na pewno. No i słuchajcie, rytuały Mabon, 21-22 września, Mabon. Pudełkowy na pewno 21 września o 20 i pewnie będzie tak, że, mam nadzieję, że to jest wtorek, słuchajcie, bo tylko we wtorki się z wiśniami nie spotykam. O tej 20. Mówisz, masz Wiśniewska. To jest wtorek, czyli jest to do zrobienia stanowczo. Jest rytuał pudełkowy. Ci wszyscy, którzy mają pudełka, spotykamy się i działamy. Robimy, pętlimy, wiążemy, ochraniamy dom i robimy dobrobyt. Tylko potrzeba jabłka. Jabłka Wam nie wysyłałam, potrzeba dokupić jabłko. Także tak. Makramaga mówi, czeka na swoje pudełeczko. Ja bym sprawdziła na poczcie. Wszystkie paczki zagraniczne wyszły już poza granice naszego kraju. Niektórzy już wysłali. No, tak to jest. A dla grupy, i to, no to był rytuał płatny jak gdyby, więc to już jest załatwione. Jeżeli chodzi o płatności, pudełka, wysyłki, tylko żeby do Was dostarczyło. Natomiast Mabon dla grupy, który będzie rytuałem rozbudowanym, zrobimy sobie o 21. Czyli będziemy robić, potrzeba będzie ziaren, potrzeba będzie świczki,
Potrzeba będzie, żeby sobie ołtarz też udekorować tak jak tutaj, jakąś tam jarzębinką, jakąś tam, wiecie, żeby tak sobie fajnie było w tym mabonie, żeby wzbudzić tą energię i będziemy robić mabonowe ludki przede wszystkim, więc potrzebne są do tego najlepiej żołędzie, ale mogą być orzechy, mogą być kasztany. Potrzebna będzie duża ilość różnorakich ziaren, dlatego że będziemy jak co roku robić mandale bogactwa. Ja co roku sobie robię trójksiężyc, bo lubię, może w tym roku wymyślę sobie, nie wiem, cokolwiek innego. W każdym razie klej, papier i te ziarenka. I potrzebny będzie słoik, bo będziemy również robić słoik dobrobytu i 3 grosze, żeby wrzucić do tego słoika. Poprzednie mandale, poprzednie słoiki powierzamy żywiołom. Powierzamy żywiołom. Także dużo się będzie działo na tych mabonach. Pamiętajcie, 21. Ale tu już w ogóle kakałko sobie zrobimy, posiedzimy, pogadamy, kocyczki sobie zarzucimy i będziemy mabonować, bo właśnie jesień taką ciepłą chciałabym stworzyć atmosferę wśród naszej grupy, żeby były tak cudownie. Ludki na smutki, tak, jeżeli jest jakiś problem bądź kłopot, używa się jednego ludka i kłopot znika. I jak wiecie, ci, którzy robią, ci, którzy stosują, wiecie, że ta magia ludkowa działa cuda. Działa cuda, także żołędzie najlepiej, jeżeli nie ma to orzechy, jeżeli nie ma to kasztany i po prostu działamy. Ja na przykład moje dzieci też zmuszam do ludków. Zawsze się robiło ludki, tylko że sobie tam robimy ludki. To tak. Dobrze. Kolejna sprawa, webinar astrologii. Słuchajcie, jest na sklepie, można się zakupowywać, kosztuje 60 zł, 3 godziny wykładu. Drugiej części astrologicznej, więc jeżeli ktoś był na pierwszej, zapraszam, jeżeli ktoś nie był na pierwszej, to chyba nie zapraszam. Tak se myślę, bo w środku lekcji wpaść to tak głupawo, więc te osoby, które były na pierwszej, zapraszam serdecznie. Ja wiem, że to jest niby dużo czasu, bo webinar będzie miał miejsce 2 października w sobotę od godziny 12. Tydzień jest na sklepie, tydzień jest dostępny link i cały webinar, więc jeżeli Was nie będzie, możecie to odsłuchać i nie ma z tym problemu. To jest taka przewaga webinarów i kursów online. Także warto. I patrzcie na to, jeżeli jesteśmy już przy sklepie, znaczy ja webinaru astrologii nie muszę, no kto był, tak, ten wie jak to działa, bo ci, którzy nie byli, no to tak niekoniecznie zapraszam, no bo tak jak mówię, wpaść w środku tłumaczenia bez sensu. Myślę, że będą jeszcze ta część i następna, że tutaj się nasza wykładowczyni wyrobi. Wioletta, mój świetnie wyglądasz, Joanna, super stylówka. Zimno i pada i... Tak wyszło. Ja to tylko się nie mogę nadziwić, że jakiś taki make-up zrobiłam, że mam jakieś takie wielkie te oczy. Muszę zapamiętać, co z tym zrobiłam i działa. To wyszło. No naprawdę w ogóle. Tak. Co mi przypomina, że trzeba zacząć pić kolagen, co by powieka nie opadała. Ja Wam mówiłam kiedyś o tym kolagenie, naprawdę. I to nie zauważyłam po tyłku, nie wiem, po czymkolwiek. Co ma opadać, tam opada, nie? Cycki opadają czasem ręce, ale tutaj się zrobiła, o, no powiem Wam, kolagen i to jakiś taki niedrogi był tam, pokazywałam Wam kiedyś, nie mam tu przy sobie, zresztą już jest trochę wykończono wypity. No, także słuchajcie, dzieje się. Dobra, webinar astrologii reklamuje dla tambylców, tambylcy wią. Dobrze, bardzo ważna rzecz i chcę to przypomnieć na kawie, słuchajcie. Nasz jednorożec, Sylwester, brat mój duchowo-mentalny, znam go lat, ja nie wiem ile. No, druga osoba, która przyszła do mnie na karty płatne, no to na tej zasadzie. No, 25 lat. No, ZUS go uzdrowił, z dnia na dzień został bez środków do życia. I robimy zbiórę po to, żeby, wiecie, odwołania nie trwają 5 minut, po to, żeby na kanapki było. Dorota wrzuciła link do zrzutki. Dorota zaraz wrzuci również bezpośredniego PayPala. I słuchajcie, ogłoszenia są na szkole magii Tarota Wróżki Joanny. To nie jest dla mnie, to nie jest, wiecie, dla mnie to satysfakcja może bardziej. Uwielbiam, tak, tak czasem powinniśmy robić takie akcje. Jeżeli kogoś znam, jeżeli wiem, co się zadziało i wiem, że jest to osoba prawdomówna, nie kłamiąca, bo różne osoby się zgłaszają, ja takich akcji generalnie nie przyjmuję, muszę kogoś znać. No, znam latami. Więc jeżeli macie ochotę, tam najmniejsza suma to jest 5 zł, ale słuchajcie, to się tak mówi, od ziarnka do ziarnka, każdy 5 zł to jest chleb i mleczko.
Wiem, znaczy chleb i mleczko jeszcze w 5 zł się nie zmieści. Dramatyczne czasy nam nadeszły, ale przynajmniej chleb albo mleczko. Więc tak naprawdę musimy się postarać, żeby miał Sylwester za co przeżyć do momentu odwołania. I pewnie, że za jakiś moment to on się też zorganizuje, tylko że jak się człowiek zostaje w szoku nagle, to wiadomo, jak to bywa, więc na ten zdrowy początek, żeby było. Natomiast no ostatnio walczył 4 lata, potem zwrócili, natomiast wiadomo, jak to wygląda. No na bieżące po prostu rzeczy, żeby przez jakiś miesiąc, dwa, trzy można było pomyśleć, co zrobić, no nawet jakąkolwiek pracę znaleźć na ciemno, na czarno, na zielono, na złoto, to wiecie, też nie jest łatwo. Mieszkamy w łaseczku, jaki duży łaseczek jest, każdy widzi. Więc tutaj robimy akcję zbiórkową i tak naprawdę każda piątka się liczy. Ja miałam w sobotę program, gdzie pytanie kosztowało 10 zł i każdy wpłacał na zrzutkę. Może pod koniec akcji zrobimy jeszcze raz taki program. Zobaczę, jak mi ten wrzesień będzie przebiegał. W sensie, wiecie, jesienne przesilenie, a tu się robota zaczyna, nie? No zobaczymy, jak to wygląda, więc tak. Dobrze. Także to jest bardzo ważne. Pamiętajcie, że to nie jest zrzutka znikąd, tylko to jest mój przyjaciel. Tak po prostu. Mój przyjaciel. Więc wykazujemy jednorożcową inicjatywę. Zresztą to jest wasz ten kolega z czatu, Daszbur, Zołzy i Gargulce. Także dokładnie tak. Na kanale jest film jest. Czekajcie, klawiatura, dużo różnych rzeczy. O kartach uzdrawiająca moc kryształów. Karty, gdzie ktoś, jeżeli lubi kryształy albo lubi wyrocznie, karty wyroczni, to są takie fajne do użytku, więc możecie się zapoznać. Jeżeli się zapoznajecie z jakimiś moimi filmami, pamiętajcie o zostawieniu komentarza, chociażby kropki, buźki, uśmieszku, cokolwiek. To jest chwila dla Was, a to podnosi statystyki, a statystyki YouTube'a okrutnie mi spadły. Ostatnio w ogóle jakiś dramat jest. Ja powiedziałam, że nawet jak będę miała jednego widza statystycznego, to i tak będę swoje robiła. Natomiast wiadomo, że dla twórcy jest to jakiś rodzaj satysfakcji, jak coś jest bardziej niż nie jest bardziej, więc pamiętajcie, że jak cokolwiek oglądacie, to zostawiajcie tam komentarze, żeby to się podbijało zwyczajnie, tak, że to jeszcze jakoś działa. Także macie film o tym i macie, słuchajcie, zrobione wszystkie horoskopy dla znaków zodiaku na nadchodzący rok numerologiczny. Te horoskopy nie są długie, wiecie, że ja jestem konkretna, nie rozwlekam, nie pindolę, nie ma tak, że będę Wam opowiadała coś, czego nie zapamiętacie. Tam macie ciach, 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 cięcie i się dzieje. One są tak, no 15 minut średnia, tak to u mnie wyglądają horoskopy. Każdy aspekt jest poruszony, który jest potrzebny, czyli miłość, finanse, zdrowie, pieniądze. Co robić, czego nie robić, na co uważać, karty główne, fajny układ kart, jest konkretnie, możecie sobie wręcz wypisać w podpunktach to, co mówię, tam nie ma lania wody, owijania w bawełnę, jest konkret, myślę, że te 15 minut jest do przetrwania dla każdego. A jednocześnie ja na przykład swojego horoskopu już nie pamiętam, też muszę sobie usiąść, przesłuchać i wypisać. Więc te horoskopy są już wszystkie. Pamiętajcie, żeby też zostawić, to są świeże filmy, więc te łapkowania i te komentarze, bo to nie tylko łapki, ale komentarze są dosyć ważne. Więc jak ktoś ogląda albo coś, to tam wiecie, podbijamy, pracujemy na sławę, siłę, moc, potęgę. Ja pracuję nad Wami energetycznie, Wy na sławę, siłę, moc, potęgę, bardzo dobra wymiana energetyczna. Także horoskopy są zrobione i jeszcze, no teraz Pan zadzwonił, bo był plan, że jutro zrobię, ale Pan zadzwonił, czy można montować kuchnię? Można, no, jak trzeba, to można. Ale miałam zrobić, słuchajcie, horoskop, opisać rok numerologiczny dla poszczególnych cyfr. I ten film będzie, tylko przypuszczam, że może być to w środę. Jest 1 września, to jest rozpoczęcie roku, tam nie ma lekcji, więc przypuszczam, że zrobię to w środę, a robię ten film co roku i on jest taki fajny, że tam jedynka wchodzi w szóstkę, więc wtedy, a wtedy to się będzie, a to działo. Dwójka wchodzi w siódemkę, więc wtedy, a wtedy to się będzie działo. Tam trójka w ósemkę i oczywiście pomyliłam, bo czemu nie, bo przecież w dziewiątkę, bo teraz będzie szósty. No, ale w każdym razie wiecie, że tam konkretna cyfra w konkretnym roku, jakie tam aspekty będzie aspektować, więc taką pogadankę w zasadzie sobie zrobimy. Nie wiem, o której godzinie, tego nie wie nikt. I
Jak jesteśmy przy sklepie, widzicie, wrzesień się zaczyna, dużo rzeczy się dzieje. Jak jesteśmy przy sklepie, produktem tygodnia jest sól czarownic, której w opakowaniu nie mam przy sobie. Nie. Sól czarownic działa na oczyszczenie wszystkiego. Limitka. Jeżeli chcecie posolić solą czarownic, zupę nie polecam, ponieważ wtedy bardzo przeczyszcza od środka również. Wypróbowane. Soli kiedyś mi brakło, nie? A tyle soli czarownic. Nie polecam. Znaczy, nie, otruć się człowiek nie otruje, nie? Ale nie polecam. Sól czarownic, są różne przepisy, różne recepty na sól czarownic. Każdy ma swoją wypróbowaną, bo to wiecie, najpierw trzymamy się receptur, ponieważ się nie znamy, ale potem zaczynamy coś dodawać, coś ujmować, coś inaczej zamieszać, nie trzy razy w prawo, tylko cztery razy w lewo i okazuje się, że tworzy się własna, sprawdzona receptura, więc moja receptura jest jaka jest i ta sól czarownic jest jaka jest, bardzo skuteczna na oczyszczanie. Można wysypywać nią parapety, można wysypywać nią progi, można jej używać do otoczenia świecy oczyszczającej i można jej używać szczyptę do kąpieli. Pamiętajcie, że produkty magiczne są produktami, których nie trzeba używać na łyżki, tylko na trochę. Dlatego może nie ma sprzedawalności Bóg wie jakiej, ponieważ iż wydajne są. Tak ma być. Normalnie Louis Vuitton i w Saint Laurent inne marki. Dokładnie. Wydajność jest i w Saint Laurent. Dobrze. I ostatnia rzecz, oczywiście chwali post. Czy w ogóle ktoś ma urodziny? Tak, ja mam spisane. No to jaki ja? No, ty masz tu taki ciąg, że ja na ja zawsze mam ciąg, to trzeba mi przerywać. No, przesłania urodzinowe, słucham. 2 września, nasza Gisia. Gisia, 2 września, Gisia. No są, ja tu czekam, aż ty skończysz po prostu. Boże święty. Lokomotywa. No bo ja dużo gadam w poniedziałki, a potem siedzę i milczę. Kto był ze mną na kawie i herbacie wie. Tak mam. Gisia. Powinnaś pracować nad tematami, które siedzą ci w głowie, dlatego że praca rzemieślnicza, takie rzemiosło, takie rzeźbienie w tematach przyniesie bardzo dużo zysków. Nie inwestuj finansów, inwestuj umiejętności, wiedzę i chęci. Pamiętajcie, że ja 30 lat temu, się śmieję, 20 lat temu wyszłam z tego założenia, że nie będę umieszczała reklam płatnych, że wróżę, bo dobre samo się obroni. I inwestowałam nie w reklamy, tylko inwestowałam w pracę, w portale, w bloga, którego już nie ma, a to ja pamiętam, że to był taki moment, że ja nawet nie miałam internetu w domu, a ja pisałam w domu na dyskietce, kto pamięta dyskietki, przenosiłam, gdzie dzieci pilnowałam i tam mieli internet i robiłam bloga. Kumacie, co inwestowałam, więc Gisia, tak, inwestuj. No i przygotuj się na zmiany i transformacje, które mogą przyjść z różnych kierunków, ale jednocześnie będą dla Ciebie czymś dobrym, chociaż troszkę stresujące. Dobra, kto następny na przesłanko? Halo. 7 września. Kto? Ania. Ania. Nasza księga. 7 września Ania. 7 września Ania. Witam wszystkich, którzy przychodzą, dochodzą, jakkolwiek to nie zabrzmi. Ania. Skup się na działaniu drobnymi kroczkami. Jeżeli coś sobie zaplanujesz, nawet spektakularnego, pamiętaj, że nie przeskoczysz, bo nie masz 7-milowych butów, ale możesz dodreptać. Możesz dodreptać. Twórz torus serca pełen marzeń. Potem z tego torusu serca musi wyjść taka linka do głowy i te marzenia, wiesz, wypiszesz sobie na przykład, chcę mieć nowy samochód. Podpunkty. Jak do tego dojść? Mniej kupię śminki, pójdę na miesiąc do dodatkowej pracy i mamy to, tak? Czyli taka realizacja. Ale torus serca musi najpierw wymarzyć. Wymarzyć. Natomiast jeżeli chodzi o działania, karta diabła. Będziesz potrafiła. Karta diabła ma dobrą stronę, bo jeżeli coś jest do zrobienia trudnego, to jak się zbierze energię, jak się ruszy, to jak buldożer. Natomiast potem trzeba będzie odpocząć, bo to zawsze tak jest. Jak wrzucimy energię, to ją wyciągniemy. Znaczy z nas wyciągnie. Natomiast również oczyszczanie.
Po prostu pouważaj na drobne podczepy. Tutaj zauważył, że 7 września to chyba następny tydzień. Trudno, to nie będzie w następnym tygodniu. Przeliczyłyśmy się. Dobrze, co tam mamy? Jeszcze kogo mamy? Wszystko. Wszystko. No to wisienka jakby pośpieszyła się. Do ale niedzieli. Wisienka, no. No, do niedzieli. Do niedzieli. Także spoko, poszło przesłanie. Rączki, nóżki nam nie urwało. Wiśnia się pomyliła. Przeżyjemy. Dobrze. I słuchajcie, ostatnia rzecz, jak już nie ma przesłań urodzinowych. Ja mam zawsze się chwalę. Creepy lalkami. Czy ocena jest, że jest... Oczywiście, bo wiecie jak jest, że jak już jest zrobiona, to wy wiecie, że ja muszę ją tam podudłać. Ja to się z tobą, ona akurat jest taka jasna blondyna. Trochę inaczej są zrobione włosy, bo nie na opasce, więc jest szarlatanem normalnie tutaj, piękna. Ma oczywiście, bo to z tej angielskiej tradycji, no to ważne rzeczy, żeby był talizman, amulet. Albo wrzucam, albo przyszywam. W środku wiadomo, że ma nie mandala, sigila. Natomiast wiecie, że ja muszę po prostu trochę z nimi się przespać, jakkolwiek to nie zabrzmi, ponieważ muszę je pouwielbiać i dopiero są do Was wysyłane, więc ja ją troszkę pouwielbiałam i będzie wysłana do osoby zamawiającej, także wiecie, to są lalki życzeniówki, nie żadanice, żadanice są z naszej słowiańskiej tradycji. Działanie podobne, to nawet nie o to chodzi, tylko to jest po prostu inna tradycja, tradycja bardziej bym powiedziała celtycko, tam w górę wikańsko, teraz angielska, także tak, jest cudowna. Myślałam, czy zrobić jej, bo wiecie, ja się staram, żeby te włosy nie były tak, ona tutaj ma, wiecie, do końca zrobiony ten, ręcznie zresztą trochę krzywo, ale ten... Czy jej nie zrobić kitków, ale w kitkach mi się, ona mówi nie, to ja mówię, no dobra, to nie, to zostań normalnie meduzą w rozpuszczonych, bladolicą ona naszą. Mi przypomina. Kogo? Niemożliwe. Wiecie, Pan Bóg też stworzył na swoje obraz i podobieństwo. Patrzę, czy ma bebzol. Trochę ma. Trochę ma. Beata mówi, muszę przyznać, że moja piękna działa. No ślicznotki są, naprawdę są kochane. No. Także i mieszkają w creepy domkach, ponieważ Dorota kupiła pudełka dla creepy żadaniczek. Ale to przy okazji były pudełka na ciasteczko. No na ciasteczka jest, no przecież wiadomo, także tak. Myślę, że tutaj trzeba jeszcze zakleić, bo to wiecie, ona troszkę pękata jest. To tak, ten, tak, ja dam to kartkę. Każda ma torebkę, wiecie dlaczego? Bo jeżeli się tutaj obcina ten kawałek, a łebki mają wielkie, to na czapeczkę to nie wychodzi. Więc każda ma torebusie. Tutaj możecie jej wrzucać dary. Także wiecie, no tutaj możecie wrzucać dary. Tak to jest z tymi lalkami, że jak zamówicie, to czasem długo czekacie, od razu mówię. Ponieważ ja nie siadam do robienia rzeczy magicznych jak muszę, tylko jak chcę, czuję i w ogóle mnie rwie. Więc ja po prostu jestem cała zachwycona. No i przymierzałyśmy jej włoski ciemne i jasne i padło, że jasne. I jest na bogactwo, stąd dolarek. Także jest wywielbiona, ja Wam powiem, bo tak, o, nie pokazuje się, gówno prawda, co się pokazuje, to się pokazuje, co się nie pokazuje, to się nie pokazuje. Ja tu jestem od wielbienia, od pokazywania, wszyscy się zachwycają, kochają i po prostu. Także ja się Wam zawsze muszę na tej kawie z wróżką pochwalić dzidziusiem moim normalnie, jeszcze muszę jej zdjęcie zrobić, bo jeszcze zdjątka nie ma, a zdjątka zbieram, ponieważ iż zdjątka są, jakie ważne są, bo potem mam pamiątkę, powinnam sobie w ogóle te wszystkie zdjęcia wydrukować i sobie zrobić katalog creepy laleczek. No po prostu naprawdę. Moja creepy laleczka, muszę zrobić sobie drugą. Wiecie, najśmieszniejsze jest to, że ja nie pamiętam na co. Właśnie tak działa u mnie magia. Coś zrobię, nie wiem na co. Schowałam ją do szuflady pod tom. Pod ołtarzem, bo w pewnym momencie się czuję, że już co miałam zrobić, to zrobiłam. Nie wiem na co. Chyba wiem na co. Ojoj. Co miałam zrobić, to zrobiłam. I teraz jak sprzątałam ołtarz, to właśnie ją do tej. I muszę sobie zrobić nową na cosie jakieś. Na cosie sobie zrobię. Także żadanice i laleczki z arturiańskiej, tak to nazwijmy, arturiańskiej tradycji. Są oczywiście do zakupienia w sklepie. Produkt bardzo drogi, ale
Żebyście wiedzieli, to godzin, jak ktoś nie umie szyć, zabiera, to byście się nie dziwili. Ale cała magia w tym tkwi, także taki chwalipost chciałam jeszcze umieścić. Patrzę, czy wszystko. Nów na zapisy 22 zł, cały czas się można zapisywać. Najważniejszy nów w roku. Rytuały Mabon pudełkowy o 20, dla grupy o 21. Działamy, kocykujemy, kakałkujemy, siedzimy. Nie będzie odpowiedzi z wróżką, bo nie będzie kiedy. Webinar astrologii do zapisu na 2 października. Ja wiem, że jest miesiąc, ale trzeba by było wcześniej się zapisać. Potem możecie odsłuchać, nie ma problemu, nawet jak was nie ma. A, ominęłam! Gotowanie na Mabon. Słuchajcie. Najważniejsze. Tylko teraz, nie wiem jeszcze, czy w sobotę, czy w niedzielę, bo zrobili nam zonka totalnego, bo miała być giełda kamieni GeoExpo, ale w ogóle jakieś info jest tak kiepskie, jakby zrezygnowali i nie ma. Natomiast 11 i 12 są Interstone. Co prawda na Interstone jest trochę kamieni więcej biżuterii, ale przypuszczam, że się wybiorę, tylko nie wiem, czy w sobotę, czy w niedzielę. Więc ja Wam jeszcze będę dawała info, czy będziemy gotować w sobotę, czy w niedzielę i jak zazwyczaj o godzinie 12 na Instagramie. A gotujemy chili con carne, czyli fasolę ciemną. Cały przepis jest na Szkole Magii Tarota Wróżki Joanny, co potrzeba. Ja robię z ziemniakami, z mięsem i z pietruszką, ponieważ chcę, żeby było troszkę po gruzińsku, pietruszka, i chcę, żeby było jednogarnkowo daniowe, więc będzie z ziemniakami i z tą fasolą. Czarna fasola, tam chili, to, co ja lubię bardzo, takie ostre. Takie ostre, czerwone, pyszne. No, chili. Nie. Papryczka chili. Nie. To się nazywa jakoś. Ale macie przepis. No. Jest to proste, jednogarnkowe, więc nie ma problemu. Można zrobić wegańskie, można zrobić z mięchem. Ja robię z mięchem. I będziemy gotować, także się przygotowujcie i patrzcie, co jest. Rytuał wrześniowy powiedziałam. Chorizo. Chorizo. Nie. Cayenne. Cayenne. O to szło. O Cayenne. Rytuał wrześniowy, zbiórka dla Sylwestra, film o kartach, kamyków, horoskopy i lalka. Wszystko Wam powiedziałam, buziakuję Was bardzo mocno, czynić będziemy bardzo dużo, mam nadzieję, że będzie Was mnóstwo z tym czynieniem. Najpierw słuchajcie, brzydko powiem, pozbędę się YouTube'a, czyli buziaczkuję, tu mam kamerę YouTube'ową. Na YouTube wszyscy kota widzą. Jak na YouTube kota widzą, bo Wy kota, tylko kawałek, który to jest teraz mój? No twój. Bo to takie trochę mało rozróżnialne, także buziakuję YouTube'a. Zegar pożegnanie.